ludzie są lekko poruszeni, mówię lekko, bo w normalnym kraju byłby w ogóle szok, ale w Polsce są tylko lekko poruszeni, bo nie takie rzeczy już widzieli. Losem jakiejś dziewczynki z Poznania bodajże, która chciała pomóc mamie i zaczęła przez internet sprzedawać swoje zabawki, zbierając pieniążki na jakąś operację dla mamy. No i okazało się, że bez zgody robi zbiórkę publiczną, co narusza jakieś przepisy itd., itd., itd. No więc tutaj ludzie by chcieli, żeby państwo łaskawie pozwoliło tej dziewczynce zbierać pieniądze. Otóż to nie jest takie proste, ponieważ proszę państwa, to nie chodzi o to, że jest dziewczynka biedna, bo gdyby to zbierał jakiś bogaty człowiek na Mercedesa, to skandal byłby dokładnie taki sam. Państwo nie ma prawa moralnego do wtrącania się w to, że Kowalski daje pieniądze Wiśniewskiemu albo odwrotnie. Co to obchodzi państwo? No, państwo obchodzi, żeby były jakieś pieniądze w obiegu, natomiast żeby ludzie byli bogaci. Natomiast czy bogaty jest Kowalski czy Wiśniewski, to nie jest w interesie państwa. Jeżeli Kowalski dobrowolnie daje pieniądze Wiśniewskiemu, to jest ich prywatna sprawa i państwo w ogóle nie powinno o tym wiedzieć. Nie powinno o tym wiedzieć, bo co to państwo o tym obchodzi, a co dopiero podatkować. Otóż takie podatkowanie, czy w ogóle wtrącanie się w tę działalność powoduje niewyobrażalne szkody dla gospodarki, opóźniając normalne działanie. No powiedzmy, że taka dziewczynka mogłaby w ciągu jednej godziny czy paru godzin w internecie uzbierać trochę pieniędzy i uratować mamę, a w socjalizmie musi złożyć podanie, prawda, musi zatwierdzić Narodowy Fundusz Zdrowia, co potrwa 3 miesiące i przez ten czas już mama zdąży, nie daj Boże, umrzeć. Także przeszkadzanie ludziom w prostych działaniach ma skutki często tragiczne, ale na pewno za każdym razem szkodzące gospodarce. Mój ulubiony przykład jest taki, że mam tutaj człowieka, który był rybakiem całe życie, no już masz dość tego kołysania się na falach, robi mu się niedobrze, jak myśli, że ma wejść na pokład tej łajby, prawda, i łowić te cholerne ryby. Ryby i najchętniej by po 50 został kierowcą ciężarówki. I mamy kierowcę ciężarówki, który ma już dość tego nawijania na koła asfaltowej wstęgi szos, prawda, mijania przybrzoznych wierzb, przejeżdżania psów i tak dalej. I chciałby zająć się czymś innym, na przykład zostać rybakiem. No i ci panowie dokonali transakcji, gdyby nie to, że państwo pobiera podatek od sprzedaży kutra, pobiera podatek od sprzedaży i kupna sprzedaży tej ciężarówki. I w wyniku tych ludzi nie stać na to, żeby zająć się tym, czym powinni. Ja nie mówię, że oni nawet by zarabiali lepiej, być może by zarabiali tyle samo w tej dziedzinie, ale mieliby, proszę pamiętać, że nie liczy się tylko pieniądze, liczy się również użyteczność. Ich użyteczność by wzrosła. I po każdej transakcji, która zostanie tego przeprowadzona, bogactwo kraju rośnie, choćby subiektywne, choćby w tej użyteczności, ale rośnie, bo gdyby to nie było korzystne dla pana Kowalskiego i Wiśniewskiego, to by tej transakcji nie przeprowadzili. Skoro ją przeprowadzili, to są bogatsi, przynajmniej subiektywnie, a więc bogactwo kraju wzrosło. I opodatkowanie transakcji po prostu szkodzi bogaceniu się. Przeszkadza bogaceniu się. I to jest jasne i oczywiste. Oczywiście nie dla socjalistów. Otóż istnieje coś takiego, nazywa się to kryterium Kaldora-Zasidowskiego. Nie wiem, po co nazywać aż dwoma nazwiskami zacnych ekonomistów rzecz zupełnie oczywistą, ale to się nazywa w ekonomii kryterium Kaldora-Zasidowskiego. I to kryterium brzmi bardzo prosto, że państwo powinno działać tak, żeby suma bogactwa kraju wzrosła. I nie ma co się przejmować tym, że, no weźmy przykład. Mamy sytuację, w której Kowalski ma 10 tysięcy złotych, a Wiśniewski ma 20. Jest możliwość dokonania transakcji, w wyniku której Wiśniewski zarobi na tym 40 tysięcy, a Kowalski traci 5. I czy państwo powinno na nią pozwolić? No oczywiście, że tak, bo bogactwo kraju od tego wzrosło. W sumie Polska wzbogaciła się o 35 tysięcy, a to, że Kowalski na tym stracił, to jest nieważne. Gdyby nawet się, proszę państwa, okazało, że w jakiejś transakcji wszyscy zbiedniejemy, a jeden człowiek się wzbogacił o miliard, czy o 10 miliardów,
czyli współczynnik Giniego, czy jak to ci idioci tam nazywają, ten współczynnik tam nierówności społecznej drastycznie w Polsce tam zmalał czy wzrósł, nawet nie wiem, ten współczynnik mierzy, to i tak jest to dla Polski dobrze. Dlatego, że ten człowiek, który zarobił te 10 miliardów, przecież nie będzie spał na tej górze pieniędzy, prawda? On za chwilę za te 10 miliardów coś kupi, coś sprowadzi, coś zamówi, czy jego żona zamówi sobie sukienkę u krawcowej, prawda? Czy coś innego. I zaczną zarabiać restauratorzy, fryzjerzy, krawcy, samochodzi, na tych jego pieniądzach. Także dla dobra kraju jest istotne, żeby ludzie się bogacili, a jaki jest rozkład bogactwa między nimi, jest kompletnie, powtarzam, obojętne, bo to się i tak rozejdzie. Tak się rozejdzie, tylko nie w ten sposób, że państwo da temu, kto jest biedniejszy, tylko ten biedniejszy będzie musiał zapracować i to jest właśnie słuszne, zdrowe podejście do rzeczy. I na tym ten krótki odcinek kończę. Powtarzam nazwiska ekonomistów. Kryterium Kaldora z Citowskiego. Citowski przez V i Y na końcu. Jeden jest Węgier, drugi pochodzenia polskiego, Amerykanin. I proszę Państwa, to proszę pamiętać i wbijać w głowę wszystkim socjalistom, że mamy dbać o interes narodowy, nie używaj słowa interes narodowy, no, chodzi oczywiście o interes naszego kraju, ani narodu, ale kraju, żeby ludzie się bogacili. Znaczy Państwo nie musi działać, żeby się bogacili. Potrzeba tylko, żeby nie przeszkadzało im się bogacić. A nakładanie podatków przeszkadza. I to proszę wszystkim swoim znajomym powtarzać. Dziękuję za uwagę.